Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Przystąpcie, słudzy, z pokorą. Niech wasze usta i serce oddają cześć Najwyższemu, którego imię jest święte. O tej godzinie śmiertelni na śmierć skazali Chrystusa i w męce zawisł na krzyżu wszechmocny sędzia wieczności. A my, przejęci miłością i pełni wielkiej bojaźni, błagajmy Pana o pomoc, gdy wrogi cios nam zagraża. Niech tę pokorną modlitwę wysłucha Ojciec Niebieski i Syn, co naszym jest Królem, i Święty Duch, Pocieszyciel. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Postępuję według sprawiedliwości i prawa. Nie wydawaj mnie, Panie, moim ciemiężcom. Poręcz za dobro Twojego sługi, aby mnie zuchwalcy nie gnębili. Oczy mi słabną od wypatrywania Twojej pomocy i od Twego sprawiedliwego słowa. Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci i naucz mnie Twoich ustaw. Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał i poznał Twoje napomnienia. Już czas jest działać, Panie, bo pogwałcili Twoje prawo. Przeto więcej miłuję Twoje przykazania niż złoto najczystsze. Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy. Bogacze zubożeli i zaznali głodu. Szukającym Pana niczego nie zabraknie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię. Będę was uczył bojaźni pańskiej. Kim jest ten człowiek, który życia pożąda i długich dni pragnie, by się nim cieszyć? Powściągnij swój język od złego, a wargi swoje od kłamstwa. Od zła się odwróć, czyń co dobre, szukaj pokoju i dąż do niego. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciwko złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. On czuwa nad każdą jego kością,
i żadna z nich nie zostanie złamana. Zło sprowadza śmierć na grzesznika. Wrogów sprawiedliwego spotka kara. Pan odkupi duszę sług swoich. Nie zazna kary, kto się doń ucieka. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Uradowali się uczniowie. Alleluja. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja. Módlmy się. Boże, Ty wierzących w Ciebie obdarzyłeś nowym życiem w sakramencie Chrztu Świętego. Otaczaj odrodzonych w Chrystusie nieustanną opieką, aby odpierali ataki złego ducha i zachowali Twoją łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.